Uther kontra Valera. Zachowaj czujność. Będę walczyć z honorem. Hej, to Dalmar, witam serdecznie w Hearthstone. Zapraszam na pojedynek z użyciem talii Palladyna. Pojedynek w trybie rankingowym, jestem cały czas w platynie, niestety. Stworzyłem sobie talię, z którą wiążę. Dobrze cię widzieć. Duże nadzieje. Ona jest strasznie prosta, nie ma jakichś mega wypasionych kart, co będziecie mieli okazję zobaczyć. Rozegrałem nią dopiero dwa pojedynki, więc ciężko mi coś powiedzieć, natomiast jest duża szansa, że sprawdzi się całkiem nieźle. Co on ma? Szał, plus 3 do ataku, czyli jest bardzo silny. Zaczniemy od dobrania karty. I mamy na niego już niezłą kontrę. On się teraz zbostuje, tak zakładam. Dobrze. Sztylet. I ten. I idealnie, bo nie ma drugiego stronnika. Mam trzymany. A kuku. Przestrzegaj zasad. To był taki fajny plan, nie? Okej, ale nie chwalmy. Karta za zero. Bardzo fajna karta. 2 damage'u i jeszcze do tego zero many. Miasto, frajerze. No właśnie, spadaj. To może my teraz zarządzimy za sprawiedliwość bronią. Chowaj się za mnie. I teraz tak. Pirat. Krzyżyk oznacza skarb. Co powiesz na to? Za sprawiedliwość. I ubijemy to coś. Szkoda, że jeszcze nie mogłem rzucić odkupienia. A, wyciszył. No to dobra. Zabił. Całkiem nieźle mu to poszło. Ale pozbył się dwóch albo trzech kart. Co jest miłe, Tyrion, mi ty nie jesteś potrzebny. Czekam na rozkaz. Ja sobie może jeszcze wezmę w tej chwili sekret. Jak mi ten rycerzyk zginie, to wróci z 1 życia, ale dostanie plus 1, będzie miał 3 ataku i 2 życia. Prawda jest moją tarczą. Zagrał dobrą prowokację. O, właśnie. A nie, 2-2 ma jednak. No cóż. Ale nie jest źle. Jest szarża, jest boska tarcza. Z szarżą bym ściągnął mu osłonę, dał 3 do ataku i zabił. I tak zrobimy. Na północną granicę! Zwycięstwo albo śmierć! Tak, 3 do ataku. To walki!
mógłbym jeszcze rzucić kryształek, zmienić atak stronnika przeciwnika na jeden i wtedy by przeżył. I to byłoby dużo lepsze zagranie, biorąc pod uwagę, że ten koleś akurat jest strasznie irytujący. Chociaż na szczęście przyszło rozwiązanie problemu. Na północną grań! Albo porażka. Dobra, i ja jeszcze sobie teraz zagram kryształek. Plus jeden do ataku, tak. On dostanie 3-3. Zamieszamy kawę. Dopiero świeżo co zrobiłem. Jestem mistrzem magii! Akurat w tym momencie myślę, że to jest słaba karta. Zniszcz wrogiego stronnika. Silne są te karty złodzieja. 4 do ataku. Ale my na to jak na lato. Bo tak. Ty jesteś nic nie wart. Dzień dobry. Giermek, do mnie! Gotów, panie. Dobre zagranie. Nie, 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 panienko, musisz bić tego gościa. O, jakie słodkie. Jaka słodycz przyszła na rączkę. Czekam na rozkazy. He-Man. Nie drażni mnie, dziecko. No to po mistrzowsku to było. Tak jak widzicie, no okej, okay, no tam Tyrion jest jedyną jakąś tam legendarką w tej karcie. Ci obrońcy Argentu też są całkiem nieźli. Moja tarcza za Argus. Czekam na rozkazy. Wal ile sił! Nie drażni mnie, to walka! Natomiast osobiście uważam, że nie jest to jakaś mega droga talia do zrobienia. Tak naprawdę. Tutaj jest taka prowokacja też, którą zresztą mam w talii, która jest rzadką kartą. Jest dużo tańsza. I ona też by się świetnie sprawdzała. Co prawda Tyrion ma jeszcze to do siebie, że przyzywa broń, a to czasami, zwłaszcza w walce z kapłanem, jest obusieczną bronią. No i dobra, to jest GG. Popełni samobójstwo, co by nie przedłużać. Poddaję. Pierwszy win, czyli trzeci z rzędu Hondario. 39 poziom, 10 golda. Z goldem u mnie kiepsko. Mam questy, ale są dla inne klasy. Ja gram już tylko paladynem, w tym 65 poziom maksymalny, jaki można osiągnąć. I zobaczyć, co się stanie. Proste, nie? Czekamy na drugiego, godnego przeciwnika. Kawa niestety jeszcze za gorąca. Jasny, nic. Pora, jak widzicie, jest wczesna, więc kawa mi się naprawdę przyda do rozruszania. Uter! Szaman! Światłodzierżca! Kontra! Trell! Za zgładziciela! Będę walczyć z honorem. Całkiem niezłe rozdanie, ale zostawmy sobie. Są tanie karty, jest czym grać. Dojdą mi jeszcze dwie przynajmniej. O, przyszło, niech będzie. Dzień dobry. Dobrze cię widzieć. Witaj. Latawiec ci urwiemy. O, niech sobie odleci. Furia wichru. Przeciążenie. Dobra. Nie będziesz mnie tu bił.
za 2 to możesz, ale nie za 6. Dobra. Dobierzemy kartę. Może podobać się mój wynalazek. A dam ci jeszcze boską tarczę. A co? Raptorzyna przyszła. Tak, i pewnie ściągniesz mi tarczę. Nie. Zamroził. Świntu. Przydałby się miecz na rękę. Mogę też zniszczyć karty przeciwnika, ale to chyba jeszcze nie ten moment. Przestrzegaj zasad! Siad pies. I kończymy turę. To jest miłe, nie zużyłem jedną kartę na stole. To jedna. O, przeciążenie. Nie lubię kart z przeciążeniem. A ten znów mnie za 2 pociśnie. To jest świetne. Okej. Co teraz? Mogę rzucić AOE i przyzwać stronnika. I tak zrobimy. A nie przyzwę, bo on kosztuje 2. No, myślałem, że będę miał 6 kryształków w tej rundzie. Okej, szamanowi zaczęli się stronnicy. To jest dobrą wieść, dobrą informacją. Był jeszcze przeciążony w ogóle. Może zagrajmy trochę asekuracyjny. Czekam na rozkaz. Ten lepiej się kombi w momencie, kiedy jest. No, jak to się nazywa? Sąsiad? No, ze świntuchu. A ten raczej. No, mógłby wyjść. Ale uznałem, że raczej jako tajna broń się lepiej sprawdzi. O, na przykład w tym momencie. Bo teraz tak, damy temu tarczę, żeby poczuł się pewnie. Do walki! I damy obrońcy Argentu. Moja tarcza za Argus! Dobrze. Czekam na rozkazy. I tak. Prawda, mogłem mu zabić ten szlam. Uznałem, że jeszcze to ogarnę. Szykuje się kilim, tak? Stawił wszystko na jedną kartę. Na szarże i do ataku i takie tam inne. Tak. Tak. Dobrze. I teraz muła. 3 to będzie 4, 7. Może tak. Tak, tak. Za sprawiedliwość. On może mieć jakąś żabę, więc nie warto rzucać chyba tego drugiego daru mocy na tego obrońcę Argentu. Partnęło się. O, jak słodko. Krzyżyk oznacza skarb. No dobra, teraz ty. To tak. Do walki. Tak. Tak. I tak. A zostawimy sobie w defensywie mieczkę.
Jeden strzał. Cztery do ataku i do zdrowia. Proszę bardzo. He-Man, mocy przybywaj. Stronnik. Czekam na rozkazy. To może sobie zrobimy. Dwa uleczymy się. Dziękuję. Dziękuję. Drugi win, czwarty z rzędu. Dobra talia. Jest to pierwsza talia paladyna, którą zrobiłem, gdzie nie ma zabawy ze zmniejszaniem życia przeciwnikom do jednego, czy stronnikom. Twoja dusza będzie moja! Będę walczyć z honorem. I to jest tak, ty byś mi się przydał z mieczem, ale załóżmy, że jakiś przyjdzie. A ty jesteś za drogi na tą chwilę jeszcze, na lączkę. O, jest broń, bardzo miło. Czarnoksiężnik. Dobrze cię widzieć. Do golenia. Naprawdę muszę? Zdrawiam cię. Wiadro na łeb zleciało. To jest bardzo dobry stronnik. Co byśmy tu zrobili? Nic. Czekamy cierpliwie na swoją szansę. Czy to jest okrzyk? Nie. Przyszła, która ściągnie to ścierwo ze stołu. A my możemy tylko to. Czekam na rozkazy. Czy pirat byłby lepszym rozwiązaniem? Byłby lepszym. Nic, trochę skrywiłem. Teraz możemy wyjść z piratem. Czy mamy plus 3 do ataku? Nie mamy. Możemy dać temu plus 1. Będzie miał 2. Tak sobie myślę. Dylematy. Na życie. O tak. Do walki. Chwała Sindorei. Ależ fajny zawodnik, który ukradł mi tarczę. Każdemu może się zdarzyć. Jeszcze za to. Nie jest dobrze. Czemu ja nie zagrałem pirata? Okej, przyszły do ratunek. Przestrzegaj zasad. Wol i sił. Dobra. Poczuł się pewnie. Nie poczuł się pewnie. 5. Co byśmy tu zrobili? 4 i 2. Za wiele to nie wymyślimy. Zrobimy to w ten sposób.
O, dobra karta mu odeszła. Czarnoksiężnik może dobierać, on się poczuł pewny. To dobrze. Do mnie! Gotów, panie. Okej. Na pewno ty. Na pewno ty. Dobrze. Teraz tu tak. No i kończymy turę. Zaczyna to jakoś wyglądać. Kto śmie mnie przyzywać? Help! Help! Cztery. Dobra, to wypełnimy tak. I damy ci plus 3 do ataku, żebyś wyglądał poważniej. Luzik, jest się za to biorę. Moja tarcza za Argus. No i nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest. O, 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 dobry sekret. Miecz. Za sprawiedliwość. Sprawiedliwość na. Dobra, wszystko. No i napięcie sięga zenitu. Ma dwie karty, to jest niepokojące. To mogą być stronnicy, mogą być czary. Za każdym razem to nie jest ten. Jedyne co mam sekret, to jest dla niego niespodzianka. O, właśnie w tym momencie. Prawda jest moją zasadą. Umieść to jabłko na swojej głowie. Nożownik. Go trzeba ubić. Dobra. Czekam na rozkazy. To tutaj Himen. Może nie. Damy prowokację, odnowimy sobie. Za sprawiedliwość. Zacznij nożownika. Sprawiedliwość. Miecz. Musimy oczyścić słoneczną stronę. O, jak słodko. Sprawiedliwość. Czekam na rozkaz. Pytanie brzmi, czy zabić gościa, czy go cisnąć. Jeżeli go pocisnę, to go pocisnę w tej rundzie za 10 i zostanie 6. Tak zrobimy. Sprawiedliwość na wszystko. Kowalki! Za sprawiedliwość. Dziękuję. To nie tym razem. To nie było przypadku. No ale... Jeden błąd, ten z piratem na samym początku, plus karta przeciwnika, która ukradła mi tarczę. Zbostowała nieźle tego gościa. Na szczęście końcówka już dla mnie. Padł miał trzy karty legendarne, tak? Jeśli się nie mylę. Przynajmniej dwie.
obreta, nie karty. Uter, światłodzierżca, kontra, Rexar! W sumie, że miał tego gościa, który kradnie boskie tarcze, to musi być jakiś kompleks. Będę walczyć z honorem. Musiał mieć straszny kompleks paladynów, chyba że miał miał to w ręku tą kartę. Takiego stronnika. Czekam na rozkaz. Czyli to była trzecia, piąta walka łącznie wygrana tą talią. 5-0 na razie. Okej. Ja cię tu postraszę, żebyś nie lekceważył moich klakierów. On tu się przygotowuje, Bóg jeden wie na co. Co powiesz na to? Ja bym się już bał na twoim. Do walki! Do walki! Bo za chwilę dostaniesz za 12 i odjedziesz. Przeciwnik ma taki sekret, który powoduje, że jeżeli dostanie obrażenia, to wtedy niszczy albo stronnika. No i tak muszę to zrobić, bo to nic mi nie da. Do walki! Albo wszyscy za dwa. Tak jest. Wyczyścił mi stronę. No, szkoda. Ja mam boską tarczę. Zwycięstwo albo śmierć. To by ci się przydało za chwilę. Świnia. Nie lubię. Przestrzegaj zasad. Moja tarcza za Argus. Dobrze. To może tak, dobierzmy sobie kartę. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Mamy defensywną moc. Prawda jest moją tarczą. Właśnie o tej karcie mówiłem. Ona nie jest droga do stworzenia nawet z pyłu. Kolejny pastuch przyszedł. Kolejny sekret. Nie, musisz tego z prowokacją. Nie poświęcasz dwóch za jednego, jak nie to leci. Chciałem AOE rzucić, no ale mam jeszcze pokorę. To myślę, że całkiem niezłe na świnie. Teraz tak. Pokora. Ty wybadasz sekret. O, jak miło.
Tyrion. Powierz swą wiarę światłości. Sprawiedliwość nade wszystko. Bicie za 4? No uderzyć. No przyjdzie mi mieczyk na łapę, Tyrion ma szansę zadać za 6 albo na za 4 i to jest GG. To nie groźne. Przegrał. Jak takie krapy leczą, to nie ma ten. Całkiem fajna kombinacja. Czy on z tego coś jeszcze tu może wyspawać? Chyba nie. Bo zaatakować może tylko 3, którzy łącznie mają 7. Więc zabiję Tyriona i dostanę 5 broni, która ma 5 ataków. Zatrzymanie, proszę. Jeden kryształ. To cały pokaz mocy tego Ali będzie. Dobra. Dum. Ja mam broń w łapce i dostaję za 4, za 3 i za 3. Za 2 i koniec. Przeżyły! Zadaj 2. Zadaj 2. I podziękuję. Dziękuję za sprawiedliwość. Nie zrobię tego kombo. Gramy dalej. Ostatnia walka, patrząc po czasu, to już ponad 30 minut. To było chyba 4 zwycięstwo, czyli 6 z rzędu. To jest jednak... Dawno nie miałem takiej talii stworzonej. Światłodzierżca kontra Rexar! Niech rozpoczną się łowy. Będę walczyć z honorem. Ty jesteś za silny. Jest pirat z Karaibów. Dobrze cię widzieć. Witaj, podróżniku. Przywita się furią. Czekam na rozkaz. Co może zrobić łowca, to przed chwilą było wiadomo. Dobierz karty za każdym razem, kiedy przyzywasz bestię. Dobra. Boska tarcza. To walki. Dobrze. To było bez sensu. Mógłbym przyzwać przecież drugiego klakiera i zaatakować, wyszłoby na to samo. No tak zużyłem kartę. Te ptaszki są niepokojące. No dobra. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Nie podoba mi się na razie to, co się tu dzieje. Musimy oczyścić słoneczną skórę. To kończymy z tym interesem. Okej. Trochę luźniej na stole.
Chociaż mu został stronnik. No dobra, przyzywamy miecz. Za sprawiedliwość. Drapniemy tą kartę jednak, mimo wszystko. Bo jeszcze by się nam zbostowała, dostała z 3D ataku i byłoby nieciekawie. Co w ogóle jest nieciekawe. No widzisz, na jakie kombo chłopak leci. Ups. Dobra, pirat na pewno. Nie, pirat. Krzyżyk oznacza skarb. Trzymaj tu jeszcze prowokację. Za sprawiedliwość. Zabij małpę. Co nie pytanie, czy nie lepiej byłoby wystawić tego gościa, było zmniejszyć mu siłę ataku o jeden, bo taką mnie za dwa przynajmniej pociśnie. To ja spuściłem psy. No ładnie mnie ciśnie, chłopak. Zadaj dwa wszystkim. Zabijam świnie. Za 5. Pozwól mi się zastanowić. To tak. To nie jest prawidłowy cel. Tadam. Mam 6 życia. Co to zrobić? Dam 3 do ataku. To go. To jest za 5 i za 2. No dobra, tak robimy. Wybierzmy kartę. Ty. No i jestem trupem. Czy jednak można przegrać tą talię? Teraz, że już taki odprężony byłem, że dużo błędów zrobiłem. Znaczy dużo. No, zrobiłem ten błąd na początku z tą boską tarczą, on mógł mnie uratować. A tak, to jest GG. Dziękuję. Przeżyłem. Zagranie. Nie mam AOE. Plus 1 do ataku. Miecz. Nie będziemy przedłużać, to nie ma sensu. Nie byłem dla niego w ogóle przeciwnikiem. Kontrolował od początku do końca stóp. Dobra, jeszcze na koniec tylko pokażę, jak ta talia jest zbudowana. Mam materiał wideo, mogę przeanalizować sobie, czy mogłem zagrać inaczej tą walkę. Zawsze mam jakieś wnioski na przyszłość do wyciągnięcia. Tak jak widać, nie ma tu żadnych wypasów. A w lidze, której... bo zbyt wielu wypasów. A w lidze, w której jestem, to jest platyna z 3 gwiazdkami. Do tego diamentu cholernego nie mogę się przebić. Dobra, pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!